Dzień dobry. Drodzy, dzisiejsze oba teksty koncentrują się na tematyce spotkania. Chciałbym jednak rozpocząć od okładki mojego modlitewnika z Biblią na co dzień, który otrzymałem w tym roku od wydawnictwa Augustyna w prezencie. Na tym zdjęciu jest duży kościół i pełno pustych ławek. Książeczka powstała końcem poprzedniego roku i jest jakby taką zapowiedzią tego, co od marca przeżywamy, kiedy kościoły rzeczywiście są puste, ale na szczęście z Panem Bogiem i Jego Słowem zawsze możemy się spotkać, choć w większej grupie ludzi jest to obecnie utrudnione. Posłuchajcie. W psalmie 107, 3 i 8 wierszu jest napisane: ci, których zebrał z ziem, ze wschodu i z zachodu, z północy i południa, niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za Jego cuda dla synów ludzkich. Ilekroć czytam w Biblii o czterech kierunkach świata i o spotkaniu ludzi, o zgromadzeniu ludzi przez Pana Boga, zawsze w pierwszym kontekście przychodzi mi na myśl państwo Izrael. Oni przez setki lat nie mieli swojego państwa, swojego narodu jako tako zgromadzonego w jednej ziemi, żyli w rozproszeniu i nagle po II wojnie światowej proklamują niepodległość nowego państwa Izrael i od tego czasu aż do dzisiaj z północy, z południa, ze wschodu i z zachodu, z każdego kierunku świata Żydzi z diaspory pielgrzymują do Izraela. Jedni tylko turystycznie, ale wielu wraca, aby na tej ziemi mlekiem i miodem płynącej na nowo się osiedlić i tam stworzyć swój nowy dom. Psalmista zachęca tych, którzy spotykają się właśnie z różnych stron świata, niech wysławiają Pana za Jego łaskę i za Jego cuda. Izrael na pewno ma za co wysławiać Pana Boga, kiedy wspomina czasy przeszłe, łaskę i cuda, których doświadczali z Bożej ręki. Ale to słowo również i do nas kieruje autor psalmu, bo my także, czy to w kościele, gdy się spotykamy razem, w pszczynie, czy w jakimkolwiek innym, czy też w mniejszych grupach, spotykamy się po to, aby oddać chwałę Panu Bogu za to, że nam przebacza grzechy, za to, że nas ciągle podnosi, czyli łaską nas obdarza i za wiele cudów mniejszych i większych, które czyni w naszym życiu. Bogu ciągle zależy na spotkaniu. Poświadcza to również tekst z Nowego Testamentu, z Ewangelii Łukasza, z 14 rozdziału, gdzie tak czytam: oznajmił sługa: Panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł Pan do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. Drodzy, Bogu najbardziej na tym zależy, aby był zapełniony Jego dom. I ten dom Boży zbudowany rękami ludzkimi, czyli kościół, budynek kościoła, czy też jakaś sala zborowa albo inne miejsce, gdzie dwóch lub trzech się w Jego imieniu spotyka, ale także ten dom wieczności. Pan Bóg kieruje zaproszenie do nas, do ludzi, abyśmy z Niego skorzystali. Pamiętacie, że w tej historii sługa spotyka troje ludzi, którzy otrzymali już zaproszenie wcześniej, ale wymawiali się: sorry, nie przyjdę, kupiłem pole, kupiłem woły, ożeniłem się, mam nową komórkę, muszę się wyspać, samochodem muszę gdzieś pojechać, do sklepu zakupy i zrobić. Tych wymówek jest wiele. Ale ze względu na to, że Panu Bogu tak bardzo zależy na spotkaniu z nami, On ciągle wysyła sługi, mnie i Ciebie również, po to, abyśmy zapraszali ludzi do spotkania z Nim. Dziś również jest ta możliwość. Czytaliśmy Boże Słowo i na pewno mamy za co dziękować w kontekście łaski i cudów, którymi nas Pan Bóg obdarza. Skorzystajmy i dziś z zaproszenia, by Mu podziękować. Módlmy się. Dobry Panie, Twoja łaska i Twoje cuda są naszym udziałem po dzień dzisiejszy. Każdy z nas, jako grzesznik,
potrzebuje łaski. Każdemu z nas, jako ludziom, udowadniasz swoją obecność i swoje błogosławieństwo w naszym życiu. Spraw, abyśmy nie zapomnieli Ci podziękować, gdy spotykamy się razem z Tobą. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa błogosław nam ten dzień. Amen. Życzę Wam wszystkim dobrego dnia z Panem Bogiem.